mieszkalnictwo, modelowa rewitalizacja miast i projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji. Czołówka filmu. Na ekranie ujęcia mieszkańców różnych polskich miast na ulicach i zabudowy z lotu ptaka. Rewitalizacja to złożony wieloetapowy proces, który od 2015 roku ma w Polsce podstawy prawne. Konkurs Modelowa rewitalizacja miast i projekty pilotażowe służyć miały upowszechnianiu nowego podejścia do rewitalizacji oraz wypracowaniu rozwiązań, które stanowić mogą wzór dla innych. Do realizacji tego zadania wybranych zostało 20 miast z całej Polski. Równolegle w Bytomiu, Łodzi i Wałbrzychu uruchomiony został program pilotażowy mający na celu przygotowanie tych miast do wyzwań rewitalizacyjnych. O jakości życia w znacznej mierze decydują warunki mieszkaniowe. Na obszarach rewitalizacji dominującym problemem jest degradacja techniczna zasobów komunalnych. Modelowe i pilotażowe projekty rewitalizacyjne były istotnym wsparciem w pierwszym etapie działań remontowych. Kolejno na ekranie pojawiają się osoby biorące udział w projektach rewitalizacyjnych związanych z mieszkalnictwem. Marta Borkowska, Wydział Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Grajewo. Jednym z kluczowych obszarów ujętych w gminnym programie rewitalizacji jest mieszkalnictwo. Z tego względu, że mieszkańcy Grajewa od dawna domagali się remontów, a tym samym poprawy warunków ich życia. Grażyna Szotkowska, prezes zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Bardzo się cieszymy, że w ramach tego projektu przygotowane zostały inwentaryzacje techniczne budynków i lokali położonych w ciągu ulicy Wojska Polskiego, ale przede wszystkim cieszy nas przygotowanie koncepcji zagospodarowania wnętrz podwórzowych. Lucyna Maury, Wrocławska Rewitalizacja, spółka ZOO. W jednej z publikacji odpowiadamy na pytanie, jak mądrze remontować kamienicę. Poradnik oprócz czysto technicznych, inżynierskich, remontowych wskazówek pokazuje korzyści, jakie płyną z dobrego sąsiedztwa i tego, jak współpraca mieszkańców, zarządców przekłada się na stan techniczny XIX-wiecznych budynków. Takich budynków jak zabytkowe kamienice na przedmieściu Oławskim we Wrocławiu nie przybędzie, dlatego warto remontować je mądrze. Wsparciem w działaniach remontowych są nowoczesne narzędzia informatyczne. Justyna Pichowicz, kierownik Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Wałbrzychu. Jest to narzędzie internetowe nazwane kalkulator efektywności ekonomicznej i finansowej przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć polegających na remontach, odnowie kamienic. Finalnym etapem działań remontowych jest zasiedlenie odnowionych nieruchomości. W ramach zrealizowanych projektów wypracowano skuteczne modele wsparcia mieszkańców w trakcie przeprowadzek oraz w budowaniu nowych wspólnot sąsiedzkich. Justyna Witecka, latarnik społeczny, Biuro do Spraw Rewitalizacji, Urząd Miasta Łodzi. Bardzo ważnym elementem procesu rewitalizacji obszarowej jest powołanie funkcji gospodarza obszaru i latarnika społecznego. Gospodarz obszaru pomaga we wszystkich sprawach formalnych i diagnozuje problemy na obszarze, a latarnik z kolei wspomaga we wszystkich sprawach społecznych i jest takim swoistym towarzyszem mieszkańców w tym trudnym dla nich procesie zmiany życiowej. Katarzyna Zieleniewicz, mieszkanka kamienicy Legionów 50 w Łodzi, uczestnik programu Mikrogranty. Program Mikrogrant pozwolił nam zagospodarować przestrzeń podwórka oraz poznać się i zaprzyjaźnić z sąsiadami. Piotr Górka, Wrocławska Rewitalizacja, spółka ZOO. Każde miasto, które chce się dobrze rozwijać, musi zadbać o zrównoważoną ofertę mieszkaniową. A obszar rewitalizacji to najlepsze pole dla wszelkiego rodzaju innowacji i eksperymentów. Dlatego w ramach projektu Modelowa Rewitalizacja Miast, cztery kąty na trójkącie, na przedmieściu Oławskim szukaliśmy po pierwsze sposobu na kooperatywy mieszkaniowe w kamienicach, po drugie zastanawialiśmy się wspólnie z architektami, mieszkańcami, socjologami nad pytaniem jak mieszkać, czyli nad ideą domu wielopokoleniowego. Jest to poszukiwanie nowej ścieżki, nowego sposobu na integracyjne budownictwo społeczne, wplecione w historyczną tkankę śródmieścia, takie, które stanowi odpowiedź na wyzwania mieszkaniowe współczesnego miasta. Ewa Rogalska, wykonawca modelu domu wielopokoleniowego w Łodzi, Fundacja Laboratorium Architektury 60+. Dom wielopokoleniowy w Łodzi wpisuje się doskonale w ideę rewitalizacji miasta, ponieważ buduje wzajemnie wspierającą się wspólnotę lokalną. To tu wspólnie zamieszkują osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny i osoby młode, co pozwala im wzajemnie wspierać się na co dzień. Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Przygotowaliśmy również bytomski model dostępnego mieszkalnictwa, który jest koncepcją 11 sposobów gospodarowania mieszkaniami. Przygotowaliśmy również 5 modelowych, przykładowych mieszkań
m.in. mieszkanie dla seniora czy mieszkanie dla młodych. To jedynie wybrane przykłady dobrych praktyk wypracowanych w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast oraz projektach pilotażowych. Wartość udzielonego wsparcia dla 20 miast modelowych i 3 miast pilotażowych to 56 milionów złotych, którą pokryły dotacje z programu operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekty realizowane były w latach 2015-2019. Plansza końcowa z napisami. Modelowa rewitalizacja miast. Kreuj zmianę w swoim mieście. Projekty pilotażowe. Pierwszy krok w rewitalizacji. Dowiedz się więcej. Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. www.rewitalizacja.gov.pl. Logotypy. Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna. Barwy Rzeczpospolitej Polskiej i napis Rzeczpospolita Polska. Znak Unii Europejskiej i napis Unia Europejska. Fundusz Spójności.